Dzień dobry, klasy siódme. Niestety nie mamy ani chwili, aby zwolnić. Musimy iść do przodu z materiałem, dlatego w tym tygodniu polecam Wam dwie lekcje, znaczy rozdział pierwszy i drugi z działu siódmego, czyli Odrodzenie Rzeczypospolitej i Walka o granicę wschodnią. I jak rozumiem, no to nie są proste tematy. Znaczy jest sporo nazwisk, jest trochę dat, jest trochę mapek i niestety no, nie ma lepszego sposobu na opanowanie tego tematu niż przeczytanie tego w podręczniku no i zapamiętanie choć pewnego szkieletu. Do tego pewnie będziemy wracać, jeszcze te sprawy wschodnie i tak Wam się utrwalą przy okazji no, tutaj nadchodzącej rocznicy setnej Bitwy Warszawskiej, więc tutaj nie martwię się aż tak bardzo faktografię. Najważniejsze, abyście mieli mniej więcej ten szkielet, wiedzieli kto, kiedy, gdzie, dlaczego, a potem w te jakby pozostałe miejsca wiedzę sobie wrzucimy. Więc no, posłuchajcie tego krótkiego wykładu, a później postarajcie się przyswoić z podręcznika najważniejsze rzeczy, ale przede wszystkim chciałbym Wam wprowadzić trochę porządku w tę sytuację tuż powojenną na terenie Polski, ale właściwie na terenie całej Europy Środkowej i Wschodniej. Musicie zdać sobie sprawę, że w naszej części świata panował wtedy chaos. Pamiętajcie, że w ciągu no niecałego roku pomiędzy rewolucją październikową, a no dobra, no roku i kawałka, a albo nie, inaczej, pomiędzy można powiedzieć traktatem brzeskim, a później też końcem pierwszej wojny światowej, można powiedzieć, że zniknęły trzy wielkie państwa, trzy mocarstwa albo się rozpadły, no albo przestały pełnić rolę mocarstwową, przynajmniej na krótki czas. Austro-Węgry zupełnie rozpadły się w puch, to znaczy nie tylko na Austrii i Węgry, ale nagle się okazało, że kilku państwom się udało jakby wyzwolić na swoje, a chciało nawet kilkanaście narodów się wyzwolić na swoje, ale o tym niestety nie mamy zbyt wiele czasu, by o tym mówić. Niemcy, no to wiadomo. Niemcy tutaj, propaganda niemiecka głosiła, że na wschodzie niepokonani i tak dalej, że traktat brzeski oznaczał no, właściwie zwycięstwo cesarstwa niemieckiego na wschodzie, no ale no, okazuje się, że i tak to nie ma znaczenia, biorąc pod uwagę, że cały wysiłek niemiecki czy wysiłek całych państw centralnych zostaje zniweczony przez klęskę na zachodzie, przepraszam, na wschodzie niby mieli zwyciężyć, na zachodzie przegrać, no ale klęska na zachodzie powoduje też klęskę na wschodzie automatyczną. No a w przypadku Rosji, Rosji rewolucyjnej, a później Rosji czerwonej, bolszewickiej, to przez kilka lat nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Nagle Rosja jest wyłączona z wojny. To daje pewne okno możliwości kilku państwom do wybicia się na swoje. Skorzystała z tego Finlandia. Przy pewnych zawirowaniach skorzystała także Polska oraz państwa bałtyckie. O Litwie jeszcze sobie później powiemy, ale to jest też ważna sprawa, tylko że niestety nie zmieścimy jej do tego tematu. Oraz kilkanaście państw próbowało, z naszej perspektywy najważniejsza jest Ukraina, która podjęła dwie takie duże próby wyzwolenia się pod wpływ zarówno austriackiego, jak i rosyjskiego, które spełzły na niczym, ale o tym powiemy sobie dalej. Czyli nagle się okazuje, że co prawda na zachodzie ta Europa nowa jest uporządkowana, ale na wschodzie nie wiadomo, co się dzieje i jakby państwa zachodnie, sojusznicy zachodnie robią takiego Pikachu, co się dzieje, bo nagle tak, mają sojusznika, który przestaje istnieć oraz mają takich niby sojuszników, którzy nie mają państwa, ale nagle mają państwo, no tutaj powstaje, ni stąd, ni zowąd Polska, Czechosłowacja, Ukraina chce się wybić na swoje i nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Te państwa zachodnie tak powoli przeczuwają, że trzeba jakoś powstrzymać bolszewików, bo będzie nie za dobrze, więc jakąś tam pomoc próbują wysłać do tych państw na wschód oraz jakoś interweniować w Rosji, ale to też im bardzo, bardzo nie wychodzi, ale o tym będziemy sobie jeszcze mówić później. Na razie skupimy się na ziemiach polskich, na których no,
Latem 18 roku już wszyscy wiedzą, że państwa centralne przerypały, że nic z tego nie będzie, że wszystkie tam kiedyś składane obietnice przez dwóch cesarzy no nie są warte papieru, na którym je zapisano, więc właściwie każda siła polityczna jakoś przygotowuje się do ogłoszenia nowej, niepodległej Polski, tylko że takiej wymarzonej, z własną wizją świata. I tutaj pierwszą taką dobrze zorganizowaną próbą zorganizowania tego terytorium, tutaj akurat tylko na ograniczonym obszarze, jest, ojej, idealnie, fantastyczny skrót, więc przeczytam pełną nazwę. Polska Komisja Likwidacyjna Galicji Śląska Cieszyńskiego, no czyli południowa Polska, ten rejon, gdzie największe wpływy miał Ruch Ludowy, więc Wincenty Witos i jego koledzy z PSL-u jakby no tutaj grają główne skrzypce. No jest to organ, który właściwie skupia się na Galicji Zachodniej i później on się podporządkowuje nowo powstałemu państwu polskiemu. Na wschodzie jest tak zwany tymczasowy komitet rządzący, który jest organizowany w dużej mierze przez ludzi związanych z socjalizmem niepodległościowym, więc oni bez większych problemów później przekazują władzę Piłsudskiemu. Drobny taki jest ząg z tak zwanym tymczasowym rządem ludowym Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, który reprezentuje socjalistów tych z terenów dawnego Królestwa Kongresowego. Akurat ten rząd powstał w Lublinie, którzy niby są jakoś związani z PPS-em, ale w pewien sposób zdystansowani. Ignacy Daszyński jest takim bardziej socjalistycznym socjalistą od Piłsudskiego. Ma pewną oporę, ostatecznie też oddaje władzę. No właśnie, a niezależnie od tego, co się dzieje tutaj w Polsce, na Zachodzie cały czas jakby działa Komitet Narodowy Polski i cały czas jakby negocjuje, próbuje zdobyć poparcie państw zachodnich dla sprawy Polski, choć tak naprawdę oni na Zachodzie nie wiedzą, co robią na Wschodzie, nie wie prawica, co robi lewica, w tym przypadku dosłownie, więc tak trochę właśnie Dmowski i Paderewski tak mówią: spokojnie Amerykanie, spokojnie Francuzi, u nas wszystko będzie dobrze, nie wiemy, nie mamy pojęcia, co tam się dzieje, ale póki co uznajcie, że Polska jest niezależnym państwem, to się zajmiemy ważniejszymi sprawami, później będziecie mogli porządkować resztę Europy, jak chcecie. W każdym razie panuje tutaj chaos, nie za bardzo wiadomo, co się dzieje, ale wiadomo, że jak nie ma punktu odniesienia, to ten punkt odniesienia trzeba jakoś znaleźć i tym punktem odniesienia będzie Warszawa, do której w listopadzie 18 roku przybywa Piłsudski, wypuszczony przez Niemców z internowania i no jakby czując tutaj taką oddolną społeczną presję, Rada Regencyjna, która przecież działa już od 2 lat w Warszawie, powierza Piłsudskiemu władzę, co prawda formalnie tylko władzę wojskową, no ale później od kiedy Piłsudski nazywa się naczelnikiem państwa, to właściwie rządzi tak de facto wszystkim, przynajmniej tutaj na miejscu, i przejmuje, no przejmuje faktyczną władzę tutaj na terenie Polski. I z jego inicjatywą powołuje swojego dawnego drucha Jędrzeja Moraczewskiego na pierwszego premiera. Jest to taki stary Moraczewski, to stary PPS-owiec, który wprowadza takie mocne reformy społeczne. To też niektórych przeraża, no bo one były dość radykalne. No już PAL 6, 8-godzinny dzień pracy, no ale na przykład powszechne prawo wyborcze, dane tak po prostu pstryk. I to bardzo istotne także dla kobiet, od razu, bez żadnego okresu przejściowego, co zdumiało wszystkich, zwłaszcza na Zachodzie. I ogólnie no, cały czas taka nieokreślona pozycja, no bo jednak mimo wszystko Moraczewski reprezentował tę niepodległościową, ale mimo wszystko lewicę, a poza tym zdobył władzę dzięki poparciu rządów wojskowych, więc ten rząd cieszy się takim poparciem bardzo warunkowym i jest podejrzany w oczach większości społeczeństwa i dlatego pod wpływem nacisku opinii publicznej tutaj Piłsudski zgadza się zdymisjonować Moraczewskiego i powołać rząd
Ignacego Paderewskiego, który właśnie przybył do Polski z zachodu, no żeby no pokazać, że ta władza jednak płynie z woli całego narodu. To nie są jakieś takie zakulisowe gierki, ale właśnie ten rząd miał reprezentować całe spektrum polityczne, przynajmniej tej części sceny polskiej politycznej, która cieszyła się z niepodległości, no bo nie mówimy oczywiście o komunistach. No właśnie, i dzięki temu, dzięki krótkim, ale dość intensywnym rządom Paderewskiego, no Polska zdobywa uznanie oficjalne na Zachodzie. No i przy okazji, a to jeszcze jest bardzo ważna sprawa, Piłsudski i środowiska związane z PPS-em także zdawały sobie sprawę, że oni są trochę podejrzani przez znaczną część ludności Polski, no bo mimo wszystko to jest lewica, socjaliści, a tutaj zaraz rewolucja bolszewicka nadchodzi, więc jakby Piłsudski musiał wyjątkowo podkreślać swoje przywiązanie do niepodległości, w to akurat ludzie wierzyli, ale też dystansować się od pewnych pomysłów radykalnych reform społecznych, no a przede wszystkim jakoś spróbować konsolidować naród, zjednoczyć go w tej idei bezwzględnej obrony granic Polski przed ówcześnie najważniejszym wrogiem, czyli bolszewikami na wschodzie. I w ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnego zagadnienia, także walki o granicę wschodnią. Podręcznik już strony 222-229, łącznie z tym pod rozdziałikiem o bitwie warszawskiej. I jakby no, tym najważniejszym, podkreślonym wielokrotnie przez autorów podręcznika pytaniem jest nasza taka wyborem pomiędzy koncepcją federacyjną i inkorporacyjną. I koncepcja inkorporacyjna, tak podręcznikowo przypisywana Romanowi Dmowskiemu, ale to absolutnie nie był jedyny polityk, który się o niej wypowiadał, to była taka najprostsza, zdroworozsądkowa, w sensie nieidealistyczna, a realistyczna wizja, że po prostu nowe państwo polskie zajmie taki obszar, jaki może, mówiąc w dużym skrócie, spolszczyć. No, że tam, gdzie Polacy stanowią większość, albo nawet nie stanowią większości, ale stanowią tak dominującą grupę, że przyszłościowo mogą no, przekonać swoich sąsiadów jakby do kulturowo i wchłonąć ich narodowo, to o takie granice należy walczyć. No i tutaj jest to wizja pozbawiona jakichkolwiek sentymentów, to znaczy bardzo realistyczna, bardzo taka brutalna, czy wręcz cyniczna, która no, pokazuje, że zasada samostanowienia narodów, zasadą samostanowienia narodów, ale poza tym, że jakiś naród zgłasza jakby chęć czy potrzebę wybicia się na swoje, to jeszcze musi swoją siłą, swoją sprawnością udowodnić, że jest w stanie tę niezależność utrzymać. Tymczasem, no właśnie, koncepcja federacyjna, czyli stworzenie federacji albo konfederacji, już tam się nie spierajmy dokładnie o samą terminologię, państw Europy Środkowej miała no jakby odzwierciedlić taką wizję Piłsudskiego, którą niektórzy nazywają wizją romantyczną, niektórzy kontynuacją wizji jagiellońskiej, jakiegoś tam sojuszu tych państw, których przecież Jagiellonowie swego czasu mieli ambicje właśnie gdzieś tam na przełomie XV i XVI wieku, ale no, tę wizję można interpretować na dwa sposoby, albo tak właśnie wzniośle, romantycznie, że tutaj jest wielki taki sojusz bratnich narodów słowiańskich plus Czechy, ale dobra, nieważne, które mają się wspierać, przy okazji obronić przed bolszewizmem. No, można też bardzo cynicznie potraktować tę wizję, no, doszukiwać się jakiegoś wpływu w myśli Piłsudskiego, po prostu dalekiego echa koncepcji Mitteleuropy, tej koncepcji niemieckiej, tylko że w tym przypadku takim centrum dowodzącym tym całym blokiem byłaby Polska, a nie Niemcy. No ale koncepcja federacyjna no jakby przegrała na sposób taki zupełnie naturalny. Po prostu przebieg wojny z bolszewikami i zajęcie przez Imperium Sowieckie praktycznie wszystkich tych w teorii najbardziej chętnych do owej federacji państw no spowodował, że no, po prostu ta koncepcja inkorporacyjna przetrwała, choć oczywiście jak została wykonana i czy te granice po traktacie ryskim odzwierciedlały faktyczne możliwości
asymilacyjne narodu polskiego. To jest oczywiście wielka dyskusja, do której będziemy wielokrotnie wracać, mówiąc o społeczeństwie II Rzeczypospolitej przed wojną i no, konflikcie z mniejszością ukraińską na Kresach Wschodnich. Dobrze, więc mamy tutaj do czynienia z takim, no, z taką bitwą idei, która jednak nie rozgrywa się tylko na terenie idei, gdyż rzeczywistość dogania pomysły takie politologiczne i okazuje się, że nagle trzeba się uporać z faktycznymi problemami. O konflikcie, czy ogólnie problemie Niemców, którzy zostali na terytorium Polski, powiemy sobie później. Dzisiaj powiemy sobie o, no właśnie, konflikcie polsko-ukraińskim i może wspomnimy o polsko-litewskim, ale akurat w tej chwili polsko-ukraiński jest najistotniejszy, ponieważ no właśnie Ukraińcy jako najbardziej w tej okolicy zwarty naród stojący pomiędzy Polską a bolszewicką Rosją, no próbują w jakiś sposób założyć własne państwo. Pierwszym takim tworem, który był zdecydowanie antypolski, w sensie podkreślał ukraińskość Lwowa, Tarnopola, to nawet te żądania ówczesnej Republiki Zachodnioukraińskiej wychodziły poza dzisiejsze granice Polski na zachód, no znaczy tutaj się poczuwali do ukraińskości miast na terenie dzisiejszej Polski, ale najistotniejsze jest to, że no takim kośćcem sporu był oczywiście Lwów, który był z jednej strony miastem polskim pod względem etnicznym, znaczy z przewagą, znaczy sam Lwów oraz bezpośrednio okolice z przewagą etnosu polskiego, a z drugiej strony Lwów był bardzo istotny w świadomości Ukraińców, nawet nie pod względem demograficznym, pod względem ludności, ale pod względem świadomości historycznej, no jakby rola Lwowa w historii Ukrainy i jeszcze tej historii, no, najwcześniejszej z czasów Rusi Kijowskiej, więc dlatego łatwo nie odpuszczali. No i właśnie starcia pomiędzy, no właśnie, zorganizowanymi na prędce oddziałami polskimi i ukraińskimi z czasem przeszły do takiego kanonu, no właśnie, nauki o patriotyzmie polskim, tak zwane Orlęta Lwowskie, czyli młodzież walcząca w walkach o Lwów w 18, 19 i 20 roku, oczywiście najpierw z Ukraińcami, później z bolszewikami, zostały, no te walki zostały, tak jak to się ładnie mówi, skanonizowane w II RP, stały się takim symbolem właśnie patriotyzmu też najmłodszego pokolenia. Ale to był jakby taki kurs na zderzenie, kurs konfliktowy, ale Piłsudski miał taki pomysł na to, że no da się jako z Ukraińcami dogadać. W nieco późniejszym okresie, już w 20 roku, kiedy wszyscy wiedzieli, że ten wielki walec czerwony ze wschodu idzie na zachód, Piłsudski dogadał się z Szymonem Petlurą, czyli przywódcą tak zwanej URL, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ona miała ludową w nazwie, ale nie była komunistyczna w takim sensie politycznym, wręcz przeciwnie. Oni się bardzo bali komunistów i byli skłonni zrzec się większości, no można powiedzieć, roszczeń terytorialnych wobec Polski, w tym oczywiście Lwów, oddać, znaczy stwierdzić, że dobra, weźcie sobie Lwów, ale nas ratujcie przed bolszewikami, bo jak przyjdą czerwoni, to po prostu żadnej Ukrainy nie będzie, więc to był taki, no, kurs ugodowy, próba jakby znalezienia, no, kompromisu, oczywiście bolesnego dla Ukraińców, no ale lepiej być, mieć państwo ukrojone, niż państwa nie mieć w ogóle, no ponieważ no tutaj bolszewicy nie pozostawiali wielkich złudzeń co do przyszłości Ukrainy. Miało być po prostu republiką związkową, no ale wiadomo, że absolutnie podległą Rosji. No i no, Petlura się jakoś dogadywał z Piłsudskim, ale to i tak wszystkie te ustalenia przestały istnieć, kiedy ostatecznie bolszewicy po prostu zajęli całą Ukrainę, no i weszli na tereny dzisiejszej rdzennej Polski, więc ten kompromis też został zweryfikowany negatywnie przez rzeczywistość. No i co? Później mamy wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-21 jako część ogólnie wielkiej wojny domowej w państwach byłego Imperium Carskiego.
No, o tym jeszcze sobie pewnie powiemy, do tego wrócimy, o tym będziecie słuchali pewnie niemal, znaczy dobrze, no, pewnie usłyszycie wiele przy okazji obchodów rocznicowych w lipcu i sierpniu tego roku. W każdym razie w takim największym skrócie. Po zorganizowaniu się, okrzepnięciu i pokonaniu najbardziej niebezpiecznych oddziałów Białej Gwardii, no bolszewicy stwierdzają, że no dobra, jako sobie poradzimy tutaj, idziemy na zachód, wywołamy wielką rewolucję europejską, w Niemczech już się buntują robotnicy, więc wystarczy tylko przejść przez tereny Polski, może w Polsce się uda też rewolucję wywołać i w ten sposób Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie będzie tylko rosyjski, ale będzie może ogólnoeuropejski. I po prostu no, siły bolszewickie, które już wtedy były zdecydowanie większe niż siły polskie, wkraczają, rozpoczynają no, tutaj natarcie na zachód. Wiosną i wczesnym latem 20 roku wdzierały się już bardzo głęboko na tereny polskie. W lipcu 20 roku no, jakby nastąpiła próba no jakby stworzenia Polskiej Republiki Ludowej pod właśnie władzą Dzierżyńskiego i Marchlewskiego. To się nie udaje, ponieważ nagle się okazuje, że widząc tę nawałę rosyjską, nawet wcześniej politycy, którzy sympatyzują z komunizmem, jednak mają takie wielkie patriotyczne nawrócenie, że nawet jeżeli chcą budować jakiś tam komunizm, to niekoniecznie pod butem Lenina, więc jakby poparcie dla tej marionetkowej republiki komunistycznej, która tam bodajże została założona w Białymstoku właśnie w lecie 20 roku, jest minimalne. Bolszewicy muszą walczyć o każdą pędź ziemi. Ostatecznie bardzo, bardzo intensywnie rozciągają swoje linie zaopatrzeniowe i oczywiście to powoduje, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, a właściwie zwycięstwo dokładniej pod Radzyminem, a później wielka kontrofensywa południowa gdzieś tam z okolic Dęblina, powoduje no, wielką porażkę wojsk sowieckich i umożliwia odepchnięcie Sowietów bardzo, bardzo daleko na wschód. Nie mamy wiele czasu, żeby mówić o szczegółach, zwłaszcza o szczegółach traktatu ryskiego, ale traktat ryski zawarty wiosną 21 roku no, nie zadowalał nikogo, to znaczy znaczna część Polaków i sojuszników Polski uważała, że no, bolszewicy są w takiej rozsypce, że można jeszcze pójść dalej. Bolszewicy oczywiście tylko stwierdzali, że to jest na chwilę pokój, później wracamy do wojny i podbijemy Polskę, ale okazało się, że te granice ustalone właśnie w 21 roku no, wytrzymały te prawie 20 lat, no, ponieważ obie strony bały się katastrofy. Mimo wszystko Sowieci nie pokonali jeszcze wszystkich swoich przeciwników, jeszcze niektóre oddziały białych były cały czas aktywne. Cały czas ważył się los pomocy zachodniej dla sił kontrrewolucyjnych. No a Polska była zupełnie wyczerpana tą wojną. To znaczy, to i tak od cudu nad Wisłą większym cudem było po prostu zorganizowanie jakiegokolwiek wojska i zaopatrzenia dla tego wojska w roku 19 i 20. I można powiedzieć, że tutaj może trochę za bardzo się skupiamy na samej bitwie, no, która też jest niezwykła i jakby jest wielkim hołdem dla wytrwałości, dzielności polskiego oręża, no ale pamiętajmy, że ten sukces byłby niemożliwy, gdyby nie no, wcześniejsza wielka mobilizacja społeczna, organizacja armii, no chociażby tutaj wypływa na wierzch i w pełni tutaj świeci chwałą Błękitna Armia, która przybyła do Polski z zachodu ze sprzętem zachodnim, była wyszkolona w użyciu tego sprzętu i no, umożliwiła no, jakby zamienienie tej no, ochotniczej, amatorskiej armii w armię co najmniej półprofesjonalną, która mogła pokonać Imperium Sowieckie. No ale do tego pewnie wrócimy sobie jeszcze w późniejszych lekcjach. Doczytajcie jeszcze proszę o tych sporach polsko-litewskich, o buncie generała Żeligowskiego, no ale tutaj sprawa jest prosta, znaczy zarówno kiedy się okazuje, bo pamiętajcie, że o ile jeszcze w powstaniu styczniowym niektórzy
Niektórzy Polacy i niektórzy Litwini nadal dobrze się czuli z wizją wspólnego państwa, które odzyska podległość, niepodległość, czyli Rzeczpospolitej, jakby obojga narodów, tylko że teraz już nie monarchii, tylko dwóch związanych ze sobą republik. No tak te wizje zupełnie się rozpłynęły gdzieś tam na przełomie XIX-XX wieku i Litwie udało się odzyskać niepodległość dzięki słabości bolszewików właśnie tuż po i w okolicach wojny polsko-bolszewickiej, no ale oba kraje uważały Wilno za swoje państwo, gdyż Wilno, jeżeli spojrzeć przez pryzmat czysto kulturowy, języka używanego i kultury tamtejszej, było miastem polskim w sposób etniczny, w sposób kulturowy, no ale było miastem litewskim w sposób historyczny i była to stolica, której Litwa no, musiała się zrzec z powodu wydarzeń politycznych, ale nigdy do końca się nie zrzekła do końca istnienia tego państwa. Zawsze uważała, że Wilno jest tak naprawdę prawdziwą stolicą Litwy, pomimo że większość ludzi tam mówi po polsku. No ale oficjalnie w marcu 22 roku Wilno zostało włączone do terytorium II Rzeczpospolitej, co także będzie razem z wielkim problemem mniejszości ukraińskiej powodować wielkie napięcia etniczne w II Rzeczpospolitej, ale o tym powiemy sobie kiedy indziej. Dziękuję za uwagę.